dobry, witam Państwa i zapraszam do kolejnych zmagań w programie Rybka na Ludowo. Dzisiaj spotykamy się w miejscowości Tczin, to jest gmina Grodziczna i na ziemi lubawskiej. Proszę Państwa, chciałem Państwu przedstawić Panią Danusię. Tak, Danuta Szramka. Tak, Pani Danusiu, co Pani dzisiaj będzie smażyła, gotowała czy dusiła? Tak, ja będę smażyła karpia w śmietanie z rodzynkami. Jest to potrawa wigilijna, podawana na stole przez moich dziadków, rodziców, a teraz przeszła na mnie. Także tylko na Wigilię podawano tego karpia, czy tak zdarzało się jeszcze w czasie roku? No też, ale głównie na Wigilię. Głównie na Wigilię. Tak. I proszę Państwa, druga nasza zawodniczka, Pani Elżbieta. Zakreta. Pani Elżbieta Zakreta. Pani Elżbieto, co Pani dzisiaj przygotuje? No ja dzisiaj przygotuję rybkę w occie. Mhm. To jest rybka morska. Morska dzisiaj rybka. Akurat mamy morszczuka, ponieważ moja rodzina, miałam sprawdzone inne rybki, moja rodzina bardzo lubi morszczuka. Aha. Więc poza tym nie ma ości Nie już, ma tak? ości po prostu. Wygodnie się go jada. Jest to potrawa wigilijna, jak również bardzo często robię ją na różne przyjęcia rodzinne, gdzie również idę z taką przyprawą do przyjaciół nawet na przyjęcie, ponieważ jest bardzo lubiana przez moich znajomych i rodzinę. Dobrze jest, idąc na przyjęcie, do przyjaciół wziąć ze sobą coś smacznego. U nas to robimy nawet jako przekąskę, zakąskę, do jakiegoś dobrego trunku nawet na przyjęciach. Bardzo dobrze. Mężczyźni bardzo lubią. I proszę Państwa, zasady są jak zwykle takie same. Panie, czas start, przygotowujecie swoje potrawy. Na koniec dzisiejszego programu ja będę miał ten przykry obowiązek, żeby jedną z pań wybrać, która dzisiejszy konkurs wygra i która weźmie udział w finale naszego programu Rybka na Ludowo. Proszę pań, zapraszam do działania. Jedna to będzie karp smażony tak. i podany w śmietanie, a to będzie rybka w occie, bardzo charakterystyczna smażona. Dla Warmii, Mazur, Kurpi i północnego Mazowsza. Bardzo charakterystyczne danie, rybka w occie. A tu mamy danie wigilijne. Jeszcze się w tym roku może Państwu przydać do przygotowania takiej potrawy na Wigilię. Proszę bardzo. Noże w dłonie i start. Może ja pomogę? No. Proszę Państwa, zawsze przygotowujcie do pracy w kuchni bardzo ostry nóż. I to nieprawda, że ostrym nożem się można skaleczyć. Łatwiej się można skaleczyć nożem tępym, dlatego że on się ślizga po mięsie czy po rybie i wtedy może trafić tam, gdzie trafić nie powinien. To zostawiamy, tak? Czy też? Też. O. Proszę bardzo. Jeszcze kroimy tego karpia w na mniejsze, dzwonka, tak? Pół dzwonka tak zwany. On będzie panierowany do smażenia? Tak, będzie panierowany w mące. Czy tego karpia do tego przepisu trzeba mocno wysmażać, czy lekko obsmażyć? To znaczy lekko, bo on będzie wtedy bardziej ta śmietana będzie nasiąkała dzięki temu. Proszę Państwa, nie wysmażajcie tego karpia do tej potrawy bardzo. Niech on nie będzie chrupki. Ryba wysmażona mocno, kiedy jest aż chrupiąca, ona właściwie traci swój charakterystyczny smak. Ja to powtarzam jak mantrę, ale pilnujcie się tego. Jeżeli chcecie spróbować i wiedzieć, jak smakuje karp, to go nie przesmażajcie, czy szczupak, też go nie przesmażajcie, czy filet ryby morskiej. A pani Elżbieta doczyszcza pani filety, tak? Do oczyszczenia właśnie filecika umytego przygotowuję do przyprawienia. Usuwam po prostu zbędne rzeczy, które są niesmaczne, uważam. To są takie z podbrzusza. To są niesmaczne rzeczy, tak? A nie szkoda ich tak wyrzucać? No, co? Może szkoda, ale są mniej smaczne po prostu. Ja bym powiedział tak. Proszę Państwa, nie warto wyrzucać takich okrawków od ryb. Lepiej je zawsze włożyć w torebkę i zamrozić. I zamrozić. Jak przyjdzie czas, że będziecie gotowali wywar rybny albo zupkę, to wtedy te wszystkie resztki z ryb przydadzą się Wam. Oczywiście patrochy wyrzucać, ale płetwy, grzbiety, skórę zostawiajcie, zamrażajcie i właśnie do gotowania zupy rybnej czy wywaru rybnego idealnie jest, kiedy ma się te różne części z różnych ryb. Im więcej gatunków ryb, tym rosół wywar
będzie smaczniejszy. Następnie taką rybkę osuszamy. Osuszamy, tak? Tak. A dlaczego osuszamy? Osuszamy po prostu, żeby zlikwidować nadmiar wody. Mhm. Proszę Państwa, osuszamy po to, żeby się panierka trzymała. Tak. Jeżeli ryba jest mokra, to jakiej by panierki nie użyć, ta panierka będzie w czasie smażenia odpadała. Odpadała, zgadza się. Teraz przyprawy, które używam, to jest sól, pieprz i przyprawa do rybek. I przyprawa do ryb. Przyprawy do ryb na rynku są różnych producentów. Różnych. One są w składzie bardzo podobne. Bardzo podobne, oczywiście. Kto jakie lubi, czy jakie ma w pobliskim sklepie, może używać. A Pani Danusiu, jak idzie tak, smażenie? Tak, smażę to właśnie. Rybka się smaży. Ona się smaży nie tak gwałtownie, tak. Mruży tłuszcz, tak. ale nie gotuje się, nie dymi. Tak powinno się smażyć tak, rybkę? Tak, bo ona później i tak będzie w tej śmietance cała nasiąkała i będzie bardzo delikatna. Usmaży Pani rybę, wyjmie ją najpierw, tak? Później tak. Co będzie? W ten sam tłuszcz, to znaczy może zmniejszę ilość. Tak. Dodam śmietanę, rodzynki. Tak. Wcześniej położoną rybę poleję śmietanką. Czekamy na usmażoną rybkę. W tej chwili przygotowujemy zalewę. Ja liści laurowych nie żałuję, po prostu daję gdzieś tam około 8 listków, bo uważam, że ta zalewa akurat bardzo lubi. Jak macie, proszę Państwa, mniej liści laurowych, to wystarczy listek przełamać na pół i można dać połowę. Efekt smakowy będzie ten sam. Olejki eteryczne z liścia bardzo dobrze wychodzą, kiedy one są połamane. Ziela angielskiego. 8 listków, 10 ziarenek ziela angielskiego, ale najważniejsze, ile to będzie zalewy? 1 do 5. 1 do 5. Wiadro, odstój 5 wiader wody. Chciałam zaznaczyć, że tak, to jest koło 80 deko fileta. Czystego. Na tą ilość wystarczy jedna taka proporcja. Pani Danusiu, a śmietanę, którą Pani użyje do tych ryb, co to jest za śmietana? Bo ja widzę, że ona taka jest bardzo, tak, bardzo gęsta. To jest śmietanka zakwaszana, 18%. U mnie w domu oczywiście się używało takiej śmietany zbieranej swojskiej. Z mleka. Kwaśnego się z tego mleka nastawiało w duże garnki, żeby była świeżutka, nie gorzkła, bo wiadomo, jak się z małej ilości zbiera, to ona szybciej gorzknie. Proszę Państwa, z jednej strony przyjemny, z drugiej strony trudny moment oceny, która z potraw dzisiaj wygrywa i która z Pań pojedzie na finał. Zacznę próbowanie moje od karpia w śmietanie. Pani Danusiu, goście lubią tego karpia na drugi dzień jeszcze bardziej, tak? Tak, tak, zdecydowanie. A dlaczego tak jest? Jest bardziej taki, śmietanka wsiąka w karpia. I wtedy jest jeszcze bardziej intensywny smak, delikatny. Zapach taki lekko śmietanowy, nie czuć jakiegoś ostrego zapachu ryby. To dobrze świadczy o jakości tego karpia. Proszę Państwa, i jego świeżości. Troszeczkę jakby mało soli. Ale to jest to, o czym mówiłem. Dosolić każdy może, proszę Państwa, na talerzu. Bardziej jak się odgrzewa go następnego dnia ta sól. Bardziej wyraźna jest? Tak, tak. Doskonały. Doskonały. I teraz rybka morszczuk. 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 Proszę Państwa, jak to w telewizji. Mamy tutaj morszczuka przygotowanego wczoraj, który jeden dzień już się macerował. Naprawdę doskonały i ten cukier rzeczywiście łamie ostrość smaku.
Rybka jest zwięzła w konsystencji. Proszę Państwa, jeszcze raz. Najtrudniejszy moment. Powiem tak, że smaczniejszej ryby w occie jeszcze nie jadłem, a jadałem różne. I smaczniejszego karpia w śmietanie jeszcze nie jadłem, a też jadałem różne. Proszę Państwa, dzisiaj pierwsze miejsce przyznaję rybce karp w śmietanie i zapraszam Pani Danusiu na finał. Gratuluję. Dziękuję. Pani Elżbieto. Gratulacje. Gratuluję, rybka jest naprawdę doskonała. Dziękuję. Niestety konkurs jest taki, że oczywiście jedna z pań musi trafić do finału, oczywiście, ale przepis notuje i zapamiętuje w swoich notatkach bardzo kulinarnych. Proszę. Jest naprawdę doskonały. Bardzo i proszę. Wygodnie się jada, że nie ma w tej rybie ości, natomiast a na pewno zrobię takiego karpia bardzo szybko, to postaram się go tak sfiletować, żeby nie mieć ości. W nim zobaczymy, jak to jest jedzenie właśnie rybki w sosach, kiedy ma dużo ości, jest często kłopotliwe, chociaż lepszy smak jest tej ryby przy ości.